some, discovering the secrets of the world is the only way to live. Witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w kolejnej części naszej opowieści z serii Rise of the Tomb Raider. Ostatnio sprawiliśmy, że jedna część drzwi, którą dobrze widzicie z przodu, została już prawie otwarta za pomocą ciężarówki spadającej w dół. Jakkolwiek by to nie brzmiało, ale rzeczywiście tak było. My lecimy teraz dalej. Musimy otworzyć drugą część tychże wrót skrywających Bóg wie jak ciemne i tajemne rzeczy. Okej, teraz trafiamy tutaj. Dobra, co my tu mamy? Nie wiem, czy mam tam zjechać, czy raczej to tylko przeciąć. Okej. Jasne. Jasne. Fuck. No dobra, okej. O fuck. No, już myślałem, że spadniemy gdzieś dalej. Dobra, teraz by wypadało coś zrobić dalej, nie? Okej, aha, możemy go przybujać trochę. Przesuniemy ten wózeczek. Do samego końca, potem połączymy ten wózeczek z tą wanienką, którą właśnie spuściliśmy, albo dużym wiadrem, jak kto woli. I troszkę to rozbujamy, nie? Bardzo podobny system, jaki wykonaliśmy przy pierwszej przeszkodzie. Dobra. Okej. Napełni się wodą. Mogę wstawić je do wody za pomocą tej wciągarki minowej. Dobra. Chyba trochę za daleko przesunęliśmy. Mogę wstawić je do wody za pomocą tej wciągarki. Już wstawiliśmy, myślę. Pięknie. Jasne. Skok w przestworza, skok w obłok. To było dobre. Lara, musisz mniej pić, więcej skakać. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że w dobrą stronę biegnę. Skubana, coś jeszcze? Chyba tak. Ja coś czuję, że będzie kolorowo. Jasne. No jasne, i znając to jej... O, już myślałem, że jej nogę przygniotło. Dobra, jesteśmy w ruinach. Tak samo jestem zdziajany jak ona. Ta rzeźba przedstawia nieśmiertelnego proroka. Skubany. A tutaj jego lud opuszcza pustynię syryjską i udaje się na wygnanie. Dobrze czytasz z obrazków? Zdzielili się w ukrytej dolinie i wznieśli wielkie miasto. Kitierz. Aby chronić miasto i jego obywateli, prorok zebrał armię wojowników. Ale co to przedstawia?
przedmiot, który trzymają, to nie jest boskie źródło. To coś innego, ale co? I wojownicy stworzyli dla niego atlas, aby prorok zawsze znał swoje miasto i jego tajemnice. Nie kumam. Mapa miasta. Może pokazuje drogę do boskiego źródła. Okej, super. Rozgrzewka. Ciekawe, co autor miał na myśli, nazywając ten rozdział rozgrzewka. My się tu rozejrzymy. Skoro mamy się rozgrzać, to się rozgrzejmy. Ale rozgrzejmy się biegając w tej weftę. Zerknijmy, czy czegoś tutaj nie przegapiliśmy. Chyba nie. Dobrze jest tym trybem od Lary, który pokazuje nam ukryte gifty, które moglibyśmy ominąć, bo bardzo często zlewają się z otoczeniem. Cud, że to miejsce jeszcze się nie zawaliło. Spoko, spoko, Lara. Fajne drzwi. Mimo uszkodzeń dzieło wykonano z wielkim kunsztem. Haha, taki wałek. Dzieło wykonane z wielkim kunsztem. Ale woda jest, mają przeciek. Kanalizacja do bani. Dobra. Dychnijmy sobie świeżym powietrzem i znowu. W dobrą stronę popłynąłem. Jak to dziwnie i kolorowo. Jest i obóz. Geotermiczna dolina. To pewnie dlatego jest tu tak ciepło. A ten spadochron to tu po co? Amunicja? Czyżby nasi tu byli? Słyszę gdzieś uciekający gaz. I to nie jestem ja. Tak, tylko z głupoty pomyślałem, że coś tam jest. Nie przejmujcie się tym. No nawet. Tak fajnie, jak nie ma śniegu. Kurde, duże to miasto. No i tak też myślałem. Przestań. Spokój, spokój. Wiesz, że nie pracuję dla trójcy. Czemu mielibyśmy ci wierzyć? Uciekłam z jednym z was. Z człowiekiem o imieniu Jacob. Gdzie jest teraz? Byliśmy razem, ale rozdzieliliśmy się w kopalni. Zabiła go! Nie, 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 nie. Jacob nigdy nie zaufałby obcej. Wysłuchajcie mnie, nie jestem wrogiem. Ostrzegłam cię. Powinnaś była wrócić. Sofia! Dość! Ojcze! Ojcze! Ojcze!
Myślałam, że cię straciłam. Cieszę się, że wyszłaś stamtąd cała. Wybacz, Sophie jest ostrożna. Na jej miejscu zachowałabym się tak samo. Czego się dowiedziałaś? Oddziały Trójcy nadchodzą. Musimy się przygotować. Co z nią? To przyjaciółka. Nie może jej się stać krzywda. Te ruiny. Musimy być blisko zaginionego miasta proroka. Dalej. Nie mamy czasu. Przygotujcie magazyny broni i zabezpieczcie mury. Ruchy, już! Już prawie są. Mają przewagę liczebną. Dzieci i starszyzna są w niebezpieczeństwie. Idź. Zabierz ich do katakumb. Rozpal ogniska. Musimy ostrzec ludzi w dolinie. Fuck. Sophia, zwołaj naszych ludzi, a potem dołącz do mnie w górnej wiosce. Nie znikaj znowu, ojcze. Ta noc to masz pewnie po matce. Mamy wiele do zrobienia. Gdybyśmy mieli więcej czasu. Do zobaczenia. Pomogę, jak tylko potrafię. Ja? Będziemy wycinać. Zbadaj dolinę. Dobra, straciliśmy coś tutaj? Chyba nie. Fajna muzyczka w tle, czyli taka przyspieszająca puls, przyspieszająca tętno. Odblokowano karabin. Zaraz będziemy kozaczkami, tylko dojdziemy do obozu. Ty, idź do starego radia, uruchom generator. Musimy nadać komunikat i powiadomić innych o nadchodzącym ataku. Zrobię, co mogę. Wydwaj. Coś ci się poparzyła? Przyznam, że Jacob i jego ludzie są wytrzymali. Nadchodzi Trójca. Jego ludziom przyda się moja pomoc. Atlas, o którym mówią freski, jeśli to naprawdę mapa ruin, muszę go znaleźć, zanim zrobi to Anna. Inaczej okaże się, że ci, którzy zginęli, zginęli na marne. Nie chcę mieć tego na sumieniu. Pięknie. Cichy zabójca. To mi się przyda. Chociaż zastanawiałem się też nad... tutaj nad serce z kamienia. Nad tym też będę musiał potem popracować. Zobaczmy. Co my mamy dostępne w broni? Mamy jakiś karabin nowy do... Karabin szturmowy. Pistolet maszynowy. Krótkolufowa broń o wysokiej szybkostrzelności. Fuck, co to za szajs? Coś tu możemy zrobić od razu? Szybkość przeładowania, szlifowany magazynek. Powiększony magazynek. Oh yeah. Wyregulowane ramiona łuku, spust palcowy albo woskowana cięciwa. Dawaj to. Nie wiem teraz, czy skupić się bardziej na karabinie szturmowym. Szlifowana komora odpowiada za szybkostrzelność. To jest też bydlak. Szlifowany zamek, szybkość przeładowania. To jest taki snajperski bardziej. Złoty kieł. Nawet nie wiem, skąd go mam. On ma obrażenia. Dużo słabsze. Dobra, ale spróbujemy. Może będziemy rozwijać wszystko. Zobaczymy. Szlifowany magazynek dodano. Ale w łuku dalej możemy zrobić sobie jakieś unowocześnienie. Dobra, prędkość wyciągania ok, liczba surowców się zmniejszyła. No i z ekwipunku już tutaj nic nie wyczarujemy, a szkoda. Zależałoby mi jeszcze na paru tematach. Dobra, zrobione.
mamy wszystko już, nie? Skoro mamy wszystko, to czas wrócić do Jacoba. Ten wazon z pewnością był kiedyś piękny, ale ktoś zrobił w nim kilka dodatkowych otworów i napełnił go ziemią. Chyba hodowano w nim sadzonki. No, spoko, no wiecie, no, trzeba przygotowywać rzeczy na różne zabawy. Ty, słyszę kurę. Dobra, nie będę wam jej, nie będę im jej zabijał. A też by było śmiesznie. Jak to? O fuck, jaka duża dolina. A co to? Strzał w dziesiątkę, traf strzałą w środek każdego celu. 8. Dobra, czyli to jest wyzwanie. Ale wyzwaniami będziemy zajmować się później. Chyba że wiecie, tak z punktu rekreacyjnego ewentualnie. No. Tyle strzał to ja dawno nie zmarnowałem na trafianie do jednego celu. Potrzebuję więcej opału. Jeśli chcą grotów do walki, potrzebuję więcej drewna na opał. Przed moim ludem kolejna ciężka zima. To Jacob. Mamy teraz więcej śmierci niż narodzin i wraz z upływem czasu młodzi zaczynają się buntować. Widzę, jak spoglądają w niebo za każdym razem, gdy naszymi głowami z rzadka przelatuje samolot, patrząc ze smutkiem, zadumą i tęsknotą. Wiem, że nadal są głęboko oddani naszej sprawie, ale czują również nadchodzącą zmianę. Nasze życie wkrótce się odmieni, ostatni najeźdźcy zacierają się w naszych wspomnieniach, jednak do naszej doliny trafią z pewnością kolejni. Jesteśmy związani z tym miejscem na dobre i na złe. Chciałam już sporo. Zresztą nie wiem, ile czasu ci zostanie na kucie. Możemy robić ostre końce zamiast grotu. Wyjdzie szybciej. Powinniśmy się na tym skupić. Miło cię widzieć. Przyniosłaś coś na handel? Coś, co może nam się przydać? A co chcesz, dziecko, zhandlować? No to kurde, to już wszyscy o biznesach myślą. Człowiek przyjdzie w dobrej wierze, a oni go zaraz z biznesów, nie? Jasne, przehandlujmy wszystko. Ta młodzież. Ta dzisiejsza młodzież. Obiecałem ją. Co ją? Powinniśmy być na to gotowi. Szlak, wiedzieliśmy, co chodzi. Wszyscy wiedzieli, ale nikt nic nie zrobił. Standard. Dobra, tam trzeba będzie inaczej wskoczyć. Ale nie martwmy się tym teraz. Jacob mówi, że przyjmą. Nigdy nie pozbieraliśmy się po sobie. A teraz chcę, żeby wszystko runęło, gdy powie mocniej. Po prostu jej oczy już nie patrzą. Popełniłem dziś błąd. Jeden z tych, które prowadzą do kolejnych błędów. Spotkałem się sam na sam z Alią, choć dotąd tego unikałem. Przypomina mi moją ukochaną Sofię. Myślałem wprawdzie, że dawno już o niej zapomniałem, ale moje serce otworzyło się jak rana. Mój umysł jest zmęczony nawet wówczas, gdy nie ma jej przy mnie. Zachowuję się jak roztargnione dziecko, choć dzieciństwo mam już dawno za sobą. Muszę głęboko pogrzebać stare uczucia i na jakiś czas odseparować się od mojego ludu. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Przechodzi jakieś... Jakieś wewnętrzne rozterki? Element karabinu powtarzalnego. Opcjonalny grobowiec w pobliżu. No to spoko, spoko. To nie, wcale nie tak blisko, więc... Jeszcze nie w pobliżu. Jeszcze nigdy się tak nie bałem.
Dziś żołnierze mongolskiej hordy stacjonują na skraju doliny, gotowi do ataku na serce Kitierzu. Przygotowaliśmy ogień alchemików, by podpalić najeźdźców. Wszyscy mężczyźni i kobiety zdolni do noszenia broni będą walczyć. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by wesprzeć nieśmiertelnych. Nigdy jeszcze nie byłem świadkiem rozlewu krwi. Nie widział go żaden ze zwykłych obywateli miasta. Nigdy nie odebrałem nikomu życia, a teraz muszę to zrobić i nie wiem, czy starczy mi odwagi. Nieśmiertelni. Wspomniano o nieśmiertelnych. Gdzie? Ciekawe, kogo mają na myśli, mówiąc nieśmiertelni. Na obrzeżach miasta nadal szaleją. Ostatnie drewniane budynki spłoną doszczętnie przed zapadnięciem nocy. Serce naszego miasta przepadło, pogrzebane pod lodem. Drobnym pocieszeniem jest fakt, że mongolscy najeźdźcy nie żyją. Polegli wraz z wojownikami proroka, którzy zginęli w naszej obronie. A sam prorok? Nikt nie widział go od poranka w dniu, w którym zakończyło się oblężenie. Teraz potrzebujemy jego roztropności bardziej niż kiedykolwiek. Mamy za mało żywności, żeby nakarmić tych, którzy przeżyli. Część z nas sądzi, że najgorsze już za nami, ale obawiam się, że wcale tak nie jest. Ja mam takie głupie wrażenie... Przepraszam, nie mogę ci teraz pomóc. Muszę naprawić ten generator, abyśmy mogli wysłać komunikat do innych osób. Zobaczę, czy potrzebują pomocy gdzie indziej. Witam. Wiemy, co robić. Czekaliśmy. Tak czekaliście, to do góry, do przodu znaczy się, nie? Musi być więcej. Wyślij kogoś na poszukiwania. Ty! Przydałaby nam się pomoc, jeśli po to tu przyszłaś. No, a co potrzebujesz? Co mogę zrobić? Próbujemy umocnić tyle wieży, ile zdołamy. Większość z nich uległa zniszczeniu podczas zeszłorocznych powodzi. Pracujemy nad ich naprawą, ale potrzebujemy dodatkowych materiałów z całej doliny. Naprawa wieży da nam przewagę w walce z najeźdźcami i pomoże sięgnąć wyższych poziomów zepsutych wieży. Pomożesz nam? No dobra, nie? Spróbuję. Dziękuję. Twarde gałęzie. Zbierz twarde gałęzie. Jelenie skóry, tak? Dobra, teraz gdzie ja mogę znaleźć jelenie skóry? Gdzieś tam, dobra. Rozumiem, że mam zjechać na dół. Laro, przepraszam, jeśli Sofia była niezbyt serdeczna. Rozumiem. Cieszę się, że byłeś tam, żeby za mnie poświadczyć. Od dziesiątek lat walczymy z obcymi. Trudno zerwać z nawykami. Mogłabyś pomóc w przygotowaniach. Odrobiną pracy możesz zyskać zaufanie ludzi. Zobaczę, co da się zrobić. Spoko, gościu, właśnie to robię. Jest tu jeszcze gdzieś jakiś Bambi? Trójca wkrótce tu będzie. Spoko, spoko, bez paniki. Ciężki pistolet, yeah! No jelonki wychodzić, no ja muszę zebrać jeszcze kilka skór. Wiem, że jak chcecie, to możecie, no. Co tu jest za jaskinia? Nie wiem, idę dalej. Mistrz snajperskiego strzału z łuku. Prosto w dupkę.
Dobra, wróć do budowli ocalałych. Pytanie, czy ja wrócę tędy? Chyba tak, bo tu widzę. Jest możliwość wskoczenia. Ci to mają spokojnie. Takie życie jak w Madrycie. Zero prądu, elektryczności. To nie wystarczy. Musimy sobie jakoś poradzić. Proszę. To chyba wszystko, czego potrzebujesz. Dobrze, dobrze. Zostaw materiały w tym koszu, a my dokończymy naprawę. Resztę materiałów zanieś do wieży nad jeziorem. Gdy skończysz, wróć do mnie. Dobra. Dostarcz surowce do drugiej wieży. Musi być więcej. Wyślij kogoś na poszukiwania. Kogo? K jest druga wieża. Aha. Dobra, bo ja widzę, że zbaczamy w ogóle z naszego kursu. My powinniśmy iść gdzieś tutaj. Ale pójdziemy do gościa do drugiej wieży. Zobaczyć, może później zajmiemy się opcjonalnym grobowcem. Pięknie. Skóry się przydają z tego względu, że my musimy sobie zrobić pewną ilość wyposażenia dodatkowego. Patrz, skubanego schował się tu i już go nie ma. Ty tam! Może pomożesz nam z tymi maszynami? Kurde. Roboty tu co nie miara. Dobra. Okej. Czekaj, może... Może im też pomożemy, co? Dzisiejszy odcinek będziemy tylko pomagać. O, jest mapa. Nie mogę pozwolić, aby panoszyły się po dolinie. Co mogę zrobić? Najeźdźcy mają nowe narzędzie do walki z nami. Małe helikoptery sterowane przez maszynę. Nazywają je dronami. No to ja wiem, co to jest. Mają ognia, ale mają w środku coś, co wygląda na kamerę. Tworzą mapę doliny, a my tracimy przewagę. Udało mi się kilka zestrzelić, ale przypuszczam, że z twoją bronią będziesz miała więcej szczęścia. Pomożesz nam? Spróbuję. Jasne. Im więcej, tym lepiej. Wróć do mnie, gdy je zniszczysz. O, jak pięknie. Nadszedł dzień, którego się ob... Nie możemy dłużej udawać, że tak nie jest. Śmigłowce, które widzieliśmy wczoraj o zachodzie słońca, to kolejny najazd na nasze ziemie. Dorastaliśmy w cieniu zmagań naszych rodziców, a teraz wszystko wskazuje na to, że sami będziemy musieli podjąć walkę. Musimy wypełnić nasz święty obowiązek. Musimy chronić źródło boskie, Bożej łaski na ziemi. Cokolwiek by to nie było, ale chcą chronić.
Muszę podejść chyba bliżej. Skubańczyk, ej. Ja mówiłem, że jestem tu do walki z dronami, a nie z naturą. Jeszcze pudło. Hehe, grzeczna kicia. Bydlak dalej lata sobie tu. Dobra. Pomożemy dzisiaj trochę tubylcom. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Z tego, co widziałem, i wy zapewne też, to za wykonanie tego zadania powinniśmy dostać starożytny łuk bojowy. Nie to. Odetnij wszystkie. Aha, to jest kolejne zadanie. Dobra, nie będę was męczył wykonaniem tego zadania, bo zależy mi teraz najbardziej na dokończeniu. Zadania, które już się toczy. Czyli na wykończeniu jak największej ilości dronów. Tam są. Dobra. Ciekawe, kogo stać na to, żeby mieć taką, tak dużą ilość dronów. O, 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 cofnij się, Lara, cofnij się. Warto zapamiętywać ten teren. Słyszę, ale nie widzę. Pięknie. Dziewczęta i chłopcy, drwiliście z nauki pisania, mówiąc, że nie ma nic wspólnego z polowaniem. Oto jednak wasza pierwsza lekcja. Wszystko jest połączone, a ja nigdy się nie mylę. Zwracam się do was, pilni uczniowie, którzy dostrzegliście, jak głupi był ten upór i potraficie to przeczytać. Oto wasze pierwsze zadanie. Wytropcie i upolujcie jedno z tych małych stworzeń żyjących w dolinie, a następnie przynieście mi jego skórę. Zające można spotkać wszędzie, w nocy i za dnia. W dolinie żyją małe zające szaraki, a w górach białe zające polarne. Wiewiórki żerują na drzewach, a w czasie deszczu chowają się w swoich kryjówkach. Jeśli chcecie tropić szczury, znajdziecie je w ruinach i wszędzie tam, gdzie jeszcze leżą ciała. Proszę jednak, byście nie przynosili mi szczurów. Szybka lekcja. Wróć do ocalałej, która poszukuje dronów. Dobra, już do niej wracamy. Dostaniemy naszą nagrodę i spadamy do głównego, do tej pierwszej wieży, gdzie tam pomogliśmy jednemu ziomkowi. Zniszczyłaś resztę maszyn? Chyba zniszczyłam je wszystkie. W rzeczy samej. Mogą wysłać więcej, ale przynajmniej utrudniliśmy im zadanie.
Jesteśmy wdzięczni za twoją pomoc. Dobra. Alternatywne bronie. W każdej kategorii są dostępne liczne bronie. Każda broń ma wady i zalety, a także niepowtarzalny wygląd. Niektóre mają nawet nietypowe ulepszenia. Alternatywne bronie można wyświetlić i wybrać w obozie, wchodząc do menu broń. Super. Powiem generalnie, że dali nam cynk na temat, który już wiemy, który już znamy. Misje wyzwania. Aha, bo tutaj będzie można więcej takich misji dostawać. Jeszcze teraz, żeby wam pokazać troszkę różnorodność i odmienność. To skubany mi uciekno. Nic nie widzę przez ten dym. Dobra, idziemy z powrotem na górę. Żeby wam pokazać różnorodność i odmienność, jaką mamy okazję spotkać w tej serii naszej opowieści o przygodach Lary Croft, młodej panny archeolog, powrócimy jeszcze do pierwszej wieży. Do, nie wiem, czy to jest generał, czy może jakiś głównodowodzący, ale gość chyba wie, co robi. Zobaczmy. Zostawiłam materiały przy drugiej wieży. Widzę, że naprawiliście te. Zgadza się, dzięki tobie. To da nam przewagę w walce z najeźdźcami. Potrzebujemy jej jak najwięcej. Wejdź na wieżę. Będziesz miała lepszy widok na dolinę. No. Witaj. Witaj. Co za gość? Mam nadzieję, że umiesz posługiwać się tym łukiem. Którym? Czegokolwiek szukasz, możemy pogadać po bitwie. Do czegoś tu jest ten słupek. Mniejsze o to. Dobra. Tu jest królik. Dwa z sześciu. I cel. Pięknie. Strzał w dziesiątkę. Dobra, moi kochani, ja myślę, że tą różnorodnością, jaką właśnie wam pokazałem, możemy zakończyć tą część naszej opowieści. Dostarczyliśmy już wystarczająco dużo materiału na tą część. W następnej pokażemy, co się dzieje dalej. Pójdziemy Larą zgodnie z fabułą w miejsce, które mamy zaznaczone na mapie. A potem nie wiem, sami zobaczymy. Dobra, wszystko. Dzięki serdeczne za to, że jesteście. Pozdrawiam. Na razie.